Cześć, witam wszystkich w nowym odcinku z gry Medal of Honor Elite Assault. Pomyślałem sobie, że zrobimy taką serię z takiego klasyka. Jest to naprawdę... tej gry chyba nie muszę przedstawiać nikomu, tak szczerze mówiąc. No i zobaczymy, jak będzie nam szło. Nie wiem, czy robić jeszcze pokój treningowy, czy zacząć od misji tej pierwszej, podpalanie pochodni. Może zaczniemy sobie od tutorialu, może od szkolenia i po prostu zrobimy to tak, że co misję będzie jeden odcinek na YouTube'a wstawiany. Więc dobra, teraz musimy co? Rozejrzeć się tutaj chyba na te cztery wieże, tak? Mysz, dobra, no pierwsza, druga, trzecia i czwarta. I co? Cel misji został wykonany. Dobrze, naciśnij klawisz do przodu, dobra, do przodu. Naciśnij klawisz do tyłu, lewo i klawisz w prawo. No dobra, nacisnąłem to sobie i co? Użycie tych czterech przycisków wspólnie z myszą jest bardzo, kurczę, daleko siedzę od monitora i tak nie widzę troszkę, co tam jest napisane, a to jednak taka mała czcionka, nie? Naciśnij tab, dobra. Podejdź do wieży wskazanej przez strzałkę na kompasie. No dobrze, podchodzę do tej wieży. Naciśnij tab, no nacisnąłem. No dobra. Przeskocz ścianę na północy. Dobrze, przeskoczymy sobie przez tą ściankę. Hop. Hop. Ups, tędy nie przejdę. Hop. Hop, hop. Hop. I pod kurczatką. To drabina. Idziemy po drabinie, idziemy, idziemy. Jest bardzo dobrze. I schodzimy po drabinie. Dobrze, że to nie jest Gothic, bo Gothic 1. Mielibyśmy problem z tymi drabinami. Tutaj mamy bombę, weźmiemy sobie. I teraz będziemy musieli bodajże wysadzić chyba czołg. Tak, dobrze mówię? No dobra. Co teraz mamy zrobić? Tak. I uciekamy. Zobaczymy, jak w tamtym roku, że tak powiem, wyglądały wybuchy w tej grze. Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Nie wiem. I teraz 3, 2, 1, BOOM! O kurde. To było zjawiskowe. Dobra, otwierajcie te drzwi. O! Jest. Pokój treningowy. No dobra, okej. Swoją drogą, ja w tej grze jestem nie porucznik Powell, tylko porucznik Power. Zawsze jak grałem w tą grę, czy przez sieć i tak dalej, to nazywałem się porucznik Power. Nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Sam jestem ciekawy, nie wiem. No dobra, prawy przycisk, no uderzam, no. No i teraz strzelam. Parę razy, dobra. Raz, dwa, trzy, la. Jest. Ej! Dobra, idziemy do kolejnego pokoju treningowego. Tutaj mamy Thompsona, pistolet maszynowy. Tu już możemy się pobawić. Powiem wam, że to już tak trochę lepiej się strzela tym. Przeładujemy sobie to, jak on tam tutaj nam napisał. Weźmiemy sobie jeszcze tą amunicję, którą mieliśmy z tyłu ze sobą. Strzel do celu 20 razy, dobra. Jest. Przechodzimy do kolejnego pokoju treningowego. Snajperka. Tutaj mamy amunicję. Dobra, snajpa jest zajebista, powiem wam. Zawsze lubiłem strzelać ze snajpy. No dobra, no mamy celownik. Raz. Dwa. Trzy. A, pięknie. Prosto w sam środek tarczy. No może nie było to jakieś takie ciężkie, ale... ale jest... było okej. Okay. Dobra, to z granatami musimy rzucać, tak? O Boże. Cyk. Ładnie. Cyk. Ładnie. Cyk. Jest. Kurde. Powiem wam, że nawet dobrze to... dobrze mi się to udało, nie? Za pierwszym razem.
Dobra. Teraz mamy działko. Dobra, niszczymy cel. No dawaj, 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 dawaj. Jest. No dobra, jestem gotowy. Tutaj sobie pozbieramy kolejne granaty. Co mamy teraz robić? Zniszczyć to? Wow. Wszystko? Wydaje mi się, że to wszystko, nie? Czy nie? Tak. Odmaszerować, porucznik Power. A, no i dobra, przeszliśmy misję treningową, więc widzimy się niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale. Tyle. Trzymajcie się.